Najszybsze zwierzę na świecie szybuje dziś nad polskimi krainami. O tym, jak swoją prędkość zamienia w potężną broń oraz wiele więcej, usłyszycie w dzisiejszym odcinku. Cześć, witajcie na kanale Polska Flora i Fauna. W Polskiej Czerwonej Księdze znajdziemy 22 gatunki skrajnie zagrożonych kręgowców. Dziś omówimy dwa z nich. Sokoła wędrownego i rybitwę czubatą. Zaczynajmy. Na świecie żyje pewien ptak. Nazywany jest pielgrzymem. Oczywiście chodzi o sokoła wędrownego. I chociaż nazwa wędrowny pojawia się w jeszcze kilku krajach, chociażby w Niemczech, Holandii, Anglii czy Włoszech, to od razu wprowadza w dość spory błąd, bo na pierwszą myśl kojarzy się z gatunkiem, który nie ma swojego miejsca na świecie. No właśnie, nic bardziej mylnego. Sokół, jak mało kto, jest przywiązany do swojej ojczyzny i lęgowiska, gdzie zawsze wraca po zimowej przerwie. Tak samo mocno jest przywiązany do swojej drugiej połówki. Ptaki zazwyczaj są ze sobą aż do śmierci jednego z nich. Ale to niewierność dała mu taką rozpoznawalność, lecz prędkość. Nie można mu odmówić tego, że jest najszybszym stworzeniem na świecie, bo podczas nurkowania za ofiarą rozwija prędkość do ponad 300 km na godzinę. Największa zmierzona prędkość to aż 389 km, chociaż niektóre źródła mówią o 322 km. Spokojnie można go porównać do bolida Formuły 1. Tylko że sokół nigdy się nie rozbija. Za ciekawostkę dodam, że do sokoła wędrownego należy jeszcze jeden rekord. Jest gatunkiem ptaka szponiastego o największym zasięgu występowania. Mało jest miejsc na Ziemi, gdzie go nie ma. Wyjątkiem jest Antarktyda. Porozmawiajmy trochę o jego polowaniu. Sokół, gdy wypatrzy ofiarę, to nie pierwszą lepszą z brzegu gdzieś w pobliżu, tylko oddaloną o blisko kilometr. Zawsze są to ptaki w locie. Zwykle średniej wielkości, głównie gołębie i szpaki. Ale sokół może się pokusić o ofiarę niemalże wielkości czapli. Ptak po obraniu celu wzbija się w powietrze, by później zapikować w dół jak pocisk prosto w ofiarę. Przed samym uderzeniem wysuwa szpony. Uderza ofiarę w tył głowy lub kark, swoimi szponami lub piersiami. Wystarczy tylko muśnięcie, by swoją prędkość przenieść na ciało nieszczęśnika, tworząc wewnętrzną eksplozję. Gdy ofiara spada, sokół leci dalej, aby bezpiecznie wyhamować. Wszystko dzieje się tak szybko i tak wysoko, że sokół przechwytuje ofiarę, zanim ta spadnie na ziemię. Ale jest także inny sposób. Gdy ofiara jest mała, sokół może chwycić ją swoimi szponami i uśmiercać przez zmiażdżenie dziobem lub skręcenie kręgów szyjnych. Tak czy inaczej, sokół jest zawzięty, a pogoń może trwać do skutku. Wracając do jego prędkości. Ponad 300 na godzinę to dużo, ale wiem, co część z was może powiedzieć. Każdy umie szybko spadać. Zapytacie, ile taki sokół wyciąga na prostej? I tu rozczarowanie, bo uwaga, jest wolniejszy od wielu kaczek. W tej konkurencji, czyli siły własnych skrzydeł, prawdziwym demonem jest jeżyk z prędkością do 180 km na godzinę. Ale o tym bohaterze kiedy indziej. Sokół sam gniazda nie buduje. Wykorzystuje naturalne pułki oraz gniazda innych ptaków. Najczęściej spotkać go możemy w górach i dużych miastach, gdzie gniazduje na wysokich konstrukcjach. Jedna para gniazduje na Pałacu Kultury w Warszawie od 2006 roku, a w tym roku doczekali się potomstwa. Co do przeszłości, kiedyś liczebność sokoła wędrownego w Polsce była znaczna. Około 1950 roku nastąpił gwałtowny spadek liczebności. Sokoły ginęły masowo z powodu naszego entuzjazmu w powszechnym stosowaniu trujących pestycydów. Po roku 1964 przestano stwierdzać jakiekolwiek gniazdowanie sokoła wędrownego w Polsce. Wtedy to właśnie sokolnicy wzięli sprawy w swoje ręce i zaczęli hodować sokoły wędrowne. Pierwsze próby hodowli były już pod koniec lat 70. W tym czasie, gdy odradzało się polskie sokolnictwo, sokół wędrowny już prawie nie występował na terenie kraju. Dlatego też wszystkie ptaki w polskich hodowlach pochodziły z podobnych, zachodnioeuropejskich. Od 1990 roku prowadzona jest systematyczna akcja reintrodukcji. I to dzięki polskim sokolnikom, współpracującym z lasami państwowymi, dziś możemy się pochwalić około 50 gniazdującymi parami sokołów wędrownych. Rybitwa czubata.
Spotkać ją możemy na klifach morskich, plażach i deltach rzek. Rzadko kiedy lęgnie się w Polsce. Jedyna kolonia lęgowa w naszym kraju znajduje się nad Zatoką Gdańską. Rozmnaża się tam od 100 do 500 par. Ciekawie wygląda ich gniazdowanie. Posłuchajcie. Gniazda zakładają tak blisko siebie, że siedzące na jajkach ptaki mogą dotknąć się dziobem. Nie tworzy to jednak sporów między ptakami. Po wylęgu młodych ptaki często wspólnie dbają o potomstwo, tworząc tak zwane przedszkola. Takie gniazdowanie zapewnia im również ochronę przed drapieżnikami. Ptaki żywią się małymi rybkami, które chwytają podczas nurkowania z lotu. Rybitwa czubata przylatuje do nas od kwietnia do maja, a odlatuje we wrześniu. Gatunek jako światowa populacja nie jest zagrożony wyginięciem. Jednak ich mała liczebność w Polsce spowodowana jest dużą obecnością turystów, którzy je płoszą. I to już jest tyle, co dla Was przygotowaliśmy w tym odcinku. Jeśli nie subskrybujesz naszego kanału, to kliknij ten czerwony guziczek, a następnie wypatruj naszych odcinków tak jak sokół wędrowny swoich ofiar, a następnie z tą samą szybkością co on klikaj w miniatury. Wszystkiego dobrego, cześć!